Szanowni Państwo, Panie Burmistrzu, Panie Przewodniczący, Szanowni Włodarze Miasta Mława, Szanowni Obywatele i Mieszkańcy Miasta Mława, Szanowni Goście. Jestem autentycznie wzruszony, proszę Państwa. I po usłyszeniu tylu wspaniałych słów na mój temat, a właściwie ciężko cokolwiek teraz powiedzieć jest. Ja chciałbym przede wszystkim bardzo serdecznie podziękować Państwu za wybór mojej osoby na honorowego obywatela miasta, szczególnie w sytuacji, gdzie znalazłem się, albo dane mi było znaleźć się w gronie tak wspaniałych osób. To jest wielkie wyróżnienie i potrafię docenić to i cenię to bardzo i przyjmuję to z wielką satysfakcją i honorem. To, że podjąłem decyzję w 1991 roku, to taką decyzję podejmuje jedna osoba. Natomiast po to, żeby zrealizować podjętą decyzję, potrzebne jest grono ludzi, duża grupa ludzi, zespół ludzi, którzy jest w stanie to wykonać i zrealizować. I chciałbym w tym momencie podziękować bardzo serdecznie tym wszystkim ludziom, a twarze tych ludzi widzę na sali. Dziękuję Państwu za przybycie. Chciałem podziękować za to, że uwierzyliście wtedy mnie, żeście mnie zaufali, że potrafiliście mieć podobną wizję, jak ja miałem wtedy. A pamiętajmy, że to były początki nowej rzeczywistości naszego kraju. To było niedowierzanie, to był lęk przed czymś nowym, nieznanym zupełnie. To były rewolucyjne zmiany społeczne i gospodarcze. I wymagało to naprawdę dużej fascynacji, pasji i wiary w to, że to, co proponujemy nowe, przyniesie coś dobrego dla przeciętnego mieszkańca Mławy. Za to Wam serdecznie dziękuję, bo bez Waszej pomocy, bez Waszego udziału, to, co podsumowujemy dzisiaj, co uznajemy za wartość, którą rozpoczęliśmy tym marszem, sukcesem gospodarczym, bez Waszego udziału byłoby niemożliwe. Bardzo Wam serdecznie wszystkim dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, bardzo się cieszę, że to, co otworzyliśmy razem przez te lata, jest kontynuowane przez znakomity zakład LG, który był naszym partnerem od samego początku. Pierwszą współczesną technologię do produkcji telewizorów zakupiliśmy od ówczesnej firmy Goldstar, który był początkiem firmy LG. Po czym firma nazywała się Lucky Goldstar, a teraz nazywa się LG. I na tej właśnie współpracy, która trwa ponad 20 lat, dziękuję bardzo, ponad 20 lat, gdzie słuszna decyzja ówczesnego prezesa LG w Korei o sprzedaniu nam tej licencji spowodowała, że po wielu latach później to zaprezentowało poprzez współpracę najpierw, gdzie to, co Pan Burmistrz był uprzejmy wspomnieć, że nasza jakość, nasza wydajność, zaangażowanie pracowników spowodowało, że tak wielka firma jak LG zdecydowała się powierzyć nam produkcję. Dla nas niestety dla zakładu we Włoszech, który został zamknięty, przeniesiono sukcesywnie fabrykę, produkcję do naszej fabryki i po osiągnięciu pewnego poziomu produkcji zdecydowano zakupić na zakład. To była bardzo trudna dla mnie decyzja, dlatego że byłem bardzo zżyty z ludźmi przede wszystkim, którzy zaufali mi, którzy razem tworzyli to dobro, którzy po pewnym czasie również zaczęli być dumni z tego, że produkują te telewizory. Jak telewizor o tak gdzieś się pojawił, czyli Kurtis, to wiadomo, że to było zmarł. Szliśmy razem i do tej pory pracuje ze mną trzon ludzi, którzy pracuje w szczególności, to ludzie, którzy pracują ponad 20 lat ze mną, z czego jestem bardzo dumny, szczęśliwy i bardzo Panu Państwu dziękuję, że jesteście w dalszym ciągu ze mną. To był taki moment bardzo dramatyczny i bardzo emocjonalny, dlatego że
podjęcie decyzji sprzedaży czegoś, co idzie, jest trudne. Powiedział to z jednej z swoich książek wielki, wybitny legenda amerykańskiego biznesu Ilia Koka, który kiedyś uratował firmę Chrysler przed upadkiem, że jeżeli człowiek się zakocha w własnym biznesie, to jest początek końca tego biznesu. I z tą miłością trzeba się pożegnać. Pamiętam, że wiele osób miało wtedy do mnie nawet żal, że ich zostawiam, że przechodzą w ręce innej firmy. Starałem się na scenie, nie wiem, czy to było tutaj, czy to było w kinie, pamiętam, mieliśmy spotkanie ze społecznością mamy, kiedy tłumaczyłem swoją decyzję i powiedziałem dlaczego. Dlatego, że następowała, już wtedy był początek zmiany rzeczywistości gospodarczej na świecie i przejęcie tego zakładu przez firmę G dawało olbrzymią przyszłość temu zakładowi, a przede wszystkim przyszłość miasta. I te lata pracy w tej chwili tego zakładu potwierdziły, że decyzja była słuszna, zarówno z mojej strony, jak i ze strony LG, że ten zakład kupiono i inwestowano bardzo poważne pieniądze. Cieszę się bardzo, że Państwu ten zakład przynosi korzyści, bo pieniądze, które napływają do budżetu gminy oraz pieniądze, które wpływają do Waszych kieszeni, są podstawą rozwoju tego miasta. Przylatując dzisiaj nad tym miastem, przypomniałem sobie, jak mała wyglądała, jak przylatywałem po raz pierwszy i lądowałem w terenie przygodnym, bo tak to się nazywa, przed fabryką wodociągów, kiedy podjęliśmy decyzję, że tutaj będzie fabryka. Mława się fantastycznie zmieniła. Jest to piękne, rozwijające się miasto i bardzo mu gratuluję, że to miasto rozwija się i stało się centralnym ośrodkiem w Europie produkcji telewizorów. Bardzo Wam serdecznie gratuluję i życzę dalszego rozwoju gminy i bardzo gorąco dziękuję za zaufanie społeczeństwu i obdarowanie mnie tym honorowym zaszczytem obywatela honorowego miasta. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękujemy za Pana wystąpienie. Bardzo proszę zająć miejsce na fotelu. A ja zapraszam do mikrofonu posła na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej, pana Mirosława Koźlakiewicza.